Ja dzisiaj chcę mówić na temat Ducha Świętego, Jego działania, bo powiem tak, mamy tą świadomość, gdyby nie działanie Ducha Świętego, nikogo z nas by tutaj nie było. To Duch Święty otwiera nasze serca, nasze umysły, oświeca nas, także to Słowo zaczyna przemawiać bardzo jasno i wyraźnie do naszych serc. Pan Jezus, zanim odszedł z tej ziemi, dał obietnicę Ducha Świętego, ale też nauczał na temat Ducha Świętego. W Starym Testamencie możemy Ducha Świętego właściwie od początku Biblii, Ducha Bożego oglądać, widzieć w działaniu, ale Jego działanie jest nie tak potężne, nie tak mocne jak w Nowym Testamencie, jak w Nowym Przymierzu. Kiedy Jezus zbliżał się do końca, to było tuż przed wieczerzą, to było przed Jego śmiercią, ostatnia wieczerza i tylko ewangelista Jan zawarł te wypowiedzi, nauczanie Pana Jezusa na różne tematy, różne kwestie. W 13 rozdziale tej Ewangelii Jana, pamiętacie, Jezus umywa nogi uczniom. Pokazuje, że jeśli chcemy być Jego naśladowcami, mamy służyć tak jak On. Jeżeli ja, Pan i Mistrz, umyłem wasze nogi, to wy też powinniście to robić. Oczywiście dzisiaj jest to pewien symbol, ale jest to symbol służenia, uniżenia, bezinteresowności, który Jezus pokazuje. W 14 rozdziale tej Ewangelii Jezus mówi: ja jestem drogą, prawdą i życiem i nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Jezus wyraźnie mówi, że On jest jedyną osobą, jedynym pośrednikiem, przez którego ty i ja możemy przyjść do Boga Ojca i być pojednani z Bogiem. Tam Jezus naucza o tym, że On i Ojciec stanowią jedność. I mówi do Filipa, który mówi: Panie, pokaż nam Ojca. On mówi: Filipie, jestem z wami, widzisz mnie i nie dostrzegłeś Ojca? W 15 rozdziale Jezus mówi o tym, że jest krzewem i jeśli należysz do Jezusa, jesteś wszczepiony w Niego, tak żeby łaska, moc, życie, które jest w Chrystusie, płynęło do twojego i do mojego życia. Ale też i w 14 i 16, i tutaj chcę przeczytać fragment, mówi na temat Ducha Świętego. Mówi tak: lecz ja wam mówię prawdę. Lepiej dla was, żebym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was. A on, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie. O sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. O sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony. Mam wam wiele jeszcze do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, moje jest. Dlatego rzekłem, że z mego weźmie i wam oznajmi. Uczniowie nie wiedzieli praktycznie wiele na temat Ducha Świętego, Ducha Bożego. Jezus wyraźnie im tutaj mówi o tym, że kiedy On odejdzie na swoje miejsce, pośle Ducha Świętego, który przyjdzie na tą ziemię, aby być z Kościołem, aby być z tymi, którzy uwierzą w Jezusa Chrystusa. Kiedy czytamy ten fragment Bożego Słowa, zwróćcie uwagę, że tutaj mowa jest o Duchu Świętym, który przyjdzie w miejsce Jezusa, zastąpi go tu na ziemi, że on jest pocieszycielem, że on będzie przekonywał, że on będzie wprowadzał we wszelką prawdę, że on będzie uwielbiał i wywyższał Jezusa. Często ludzie myślą o Duchu Świętym, o Duchu Bożym jako o jakimś boskim wpływie, że to nie jest osoba, że to jest jakiś boski wpływ, jakaś siła bezosobowa, energia Boża. Ale Jezus mówi zupełnie inaczej. Już choćby to, że nazywa go parakletosem, czyli pocieszyciel, obrońca, adwokat, ten, który stoi przy naszym boku.
To jest parakletos, to znaczy parakletos. Jezus używa tutaj rodzajnika męskiego, bo takim jest to słowo parakletos odnośnie Ducha Świętego. Mówi, on nie jest wpływem, on jest osobą podobną jak ja, tylko że inną ode mnie. I to jest ciekawe słowo, które mówi o tym, że pocieszyciela jak ja, podobnego, innego niż ja, poślę do was. On przyjdzie do was. I znowu to słowo, które tutaj jest określone przez Pana Jezusa, że poślę wam innego pocieszyciela ode mnie. Do tej pory ja byłem z wami, ja was pocieszałem. Ale kiedy ja odejdę, nie zostawię was samych, ale przyjdzie do was Duch Święty i on zajmie moje miejsce. On jest tym allos, innym ode mnie. To greckie słowo allos podkreśla, że jest inny od tego, który o nim mówi. Inny od Jezusa. I to jest też bardzo ważne dla nas, że kiedy mówimy o Bogu, który jest trójjedyny, Ojcu, Synu i Duchu Świętym, że tutaj wyraźnie widać to rozróżnienie pomiędzy Ojcem, Synem i Duchem Świętym. A więc Duch Święty jest podobny do Jezusa. A apostoł i ewangelista Jan w pierwszym swoim liście mówi o Jezusie, że jest parakletosem. On wstawia się, on jest orędownikiem. Jezus Chrystus jest, wstawia się za nami, jest orędownikiem. A tutaj mówi, że w moje miejsce, tutaj na ziemię, przyjdzie inny ode mnie pocieszyciel. Tego samego rodzaju, co ja, boski, który jest co do boskości tak samo jak ja. On gdy przyjdzie. A więc mamy tutaj jeden z wielu tekstów, który pokazuje, że Duch Święty jest boską osobą. Nie jest jakimś boskim wpływem, bezosobową siłą, ale boską osobą. Chociaż działa, porusza się w niesamowity sposób i za chwilę o tym będę mówił, to jest w pełni osobą, bo kto może wstawiać się, kto może orędować, kto może być obrońcą, jeżeli nie jest kimś inteligentnym, nie ma osobowości, prawda? Wpływ, siła jest bezosobowa. On przekonuje. On, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. I tutaj to ta służba Ducha Świętego, to działanie Ducha Świętego jest kluczowe. Tak naprawdę jesteśmy, człowiek jest tak zaślepiony przez grzech, bo z natury rodzimy się skłonni do grzechu. I człowiek jest tak zaślepiony, jeśli chodzi o grzech w jego życiu, że nie widzi tego, że jest grzeszny. Może człowiek być bardzo religijny, ale nie widzieć, że jest grzeszny. Wielu ludzi, o których mówi nam ewangelista, choćby Jan, Nikodem czy inni, to byli religijni ludzie, którzy bardzo pobożnie starali się żyć, a jednak potrzebowali nawrócić się do Jezusa Chrystusa. Potrzebowali uwierzyć, że jedyny ratunek, zbawienie jest w Jezusie Chrystusie, który oddał za nas na krzyżu życie. On gdy przyjdzie. Ja jestem Bogu za to wdzięczny, że posłał Ducha Świętego, bo On przyszedł i On dokonuje niezwykłą duchową pracę, którą żaden z nas nie jest w stanie wykonać. Wiecie, rozmawiam wielokrotnie z różnymi ludźmi. Rozmawiam z ludźmi uzależnionymi, ludźmi, którzy są, że powiemy, z naszego punktu widzenia na dnie. I oni mówią, ja jeszcze nie jestem taki zły. Ja jeszcze nie jestem taki zły. A ja z kolei nie byłem na dnie w tym takim ludzkim znaczeniu, ale nie wiedziałem, że potrzebuję przekonania Ducha Świętego, że jestem grzeszny. I dopiero kiedy Duch Święty przez słowo swoje zaczął dotykać mojego serca, mogłem uświadomić sobie, że potrzebuję Zbawiciela, potrzebuję Jezusa, chociaż jak mówiłem nieraz w oczach Bożych, byłem bardzo porządnym, religijnym człowiekiem, regularnie chodzącym do kościoła. A jednak musiałem narodzić się na nowo, musiałem uwierzyć osobiście, świadomie w to, że Jezus za mnie na krzyżu cierpiał. On gdy przyjdzie,
przekona świat. To słowo przekona jest takim mocnym słowem, bo on wykazuje czyjąś winę, Duch Święty. To jest dobre, nie my, nie ja. Wiecie, kiedy my mówimy jeden do drugiego, że w czymś potrzebujemy zmiany, opieramy się, ale ta praca Ducha Świętego w naszych sercach jest taka delikatna. On przychodzi ze światłem, on przychodzi w miłości i nagle nam uświadamia, że wcale nie jesteśmy w takim miejscu właściwym, jakby się nam wydawało, że potrzebujemy Zbawiciela. On, gdy przyjdzie, on będzie to wykazywał, on będzie napominał, on będzie przekonywał. To jest jego praca. I każdy człowiek potrzebuje Jego służby w swoim życiu. Każdy z nas potrzebuje Jego posługi. Ja odchodzę, mówi Jezus, ale nie zostawię was samych i nie zostawię tej ziemi samej i nie zostawię ludzi samych. Poślę wam innego ode mnie, pocieszyciela, orędownika, obrońcę, Ducha Świętego, który będzie wykonywał tą pracę. Z jakiego grzechu Duch Święty przekonuje? Zobaczcie, tutaj nie ma mowy, chociaż to są grzechy, jak pijaństwo, jak przekleństwa, jak cudzołóstwo i wiele, wiele innych rzeczy, które są grzechami, ale Duch Święty przychodzi przekonywać nas ludzi o jednym zasadniczym grzechu, który jest jakby daje początek wszystkim innym grzechom. O grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie. Nie zobaczyli, kim jestem, nie położyli swojej ufności we mnie, nie uważali nawet za stosowne i za konieczne, że ja jestem jedyną osobą, która może ich zbawić. Zobaczcie, on przychodzi, Duch Prawdy, Duch Święty, bo on tutaj niżej nazwany jest duchem, który wprowadza we wszelką prawdę, a w 14 rozdziale mówi, że on jest duchem prawdy. On przekonuje nas. Mnie się wydawało do 16 roku życia, że jestem jak najbardziej wierzący. Ale nie, tak naprawdę nie ufałem Jezusowi, nie ufałem w Nim, nie ufałem Bogu. Przyjdzie do was i przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości. Jezus wyjaśnia dalej, tak jak mówi o grzechu, gdyż nie uwierzyli, nie zaufali mi, nie położyli nadziei we mnie. Tak też o sprawiedliwości, bo idę do Ojca. I to pokazuje, że Boża sprawiedliwość, oto Chrystus dokonał sprawiedliwości na ziemi, stał się twoim i moim usprawiedliwieniem przez ofiarę złożoną na krzyżu. Jedynym źródłem twojego i mojego usprawiedliwienia to nie są nawet moje uczynki. Chociaż jestem przeznaczony i każdy odrodzony człowiek jest przeznaczony do dobrych uczynków. To nie przez nie jesteśmy zbawieni. Zbawieni jesteśmy przez dzieło sprawiedliwości Bożej, które dokonało się na krzyżu Golgoty w osobie Jezusa Chrystusa. A więc On będzie przekonywał nas o tej sprawiedliwości, która jest tobie i mnie podarowana przez wiarę, zaufanie w Chrystusa. Nie mogę sam siebie poprawić, zmienić. Nie mam siły na to. Ale łaska Boża ma moc zmienić każdego z nas. Jak Słowo Boże mówi, jest w stanie zmienić grzesznika w świętego w jednym momencie. I tak to właśnie czyni Bóg mocą swoją, przez moc Ducha Świętego. W Starym Testamencie Bóg mówi, poślę i mój Duch sprawi, że dam wam nowe serca, wrażliwe serca, abyście mnie miłowali i byli posłuszni mojemu Słowu. A więc o sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca, już mnie nie ujrzycie. I ta sprawiedliwość Boża też polegała na tym, że sprawiedliwą rzeczą, że Syn Boga żywego wstąpił do nieba, zasiadł po prawicy Ojca i teraz wstawia się za nami, tak jak mówi Boże Słowo. A Duch Święty jest tutaj razem z nami, a przez Ducha Świętego jest i Ojciec, i Syn. Tak mówił Jezus. I powiem wam, wypowiadam słowa i prawdy, które są duchową rzeczywistością i do końca ich nie rozumiemy, ale tak jest i tak przeżywamy Boga i Jego obecność w naszym życiu. I o sądzie przekonuje świat, gdyż książę tego świata, czyli diabeł został osądzony. I drodzy, my wszyscy mamy świadomość, Pismo o tym wyraźnie mówi, że szatan został
pokonany przez Jezusa, przez Jego śmierć i zmartwychwstanie, został rozbrojony, tak jak mówi list do Kolosan. On jest przegrany, chociaż dalej działa, aż przyjdzie moment, że ten wyrok na nim zostanie wypełniony, to co, ten sąd nad nim zostanie wypełniony i zostanie wrzucony do jeziora ognistego, jak mówi nam Księga Objawienia. A więc Duch Święty przychodzi i przekonuje nas o tych rzeczach, a dla ludzi, jak mówi Słowo Boże, dla pogan, dla Greków, tych, którzy lubią filozofować, apostoł Paweł napisał, że mowa o krzyżu jest głupstwem. Te wielkie prawdy dla jednych są głupstwem. Dla Żydów krzyż jest zgorszeniem. Jak to Mesjasz miałby być ukrzyżowany? W ogóle miałby stać się człowiekiem i być ukrzyżowanym? Bo przecież czyż nie czytali i nie czytają w zakonie, że przeklęty, który zawisł na krzyżu, dla Żydów jest zgorszeniem. Ale tam jest dalej napisane, ale dla tych, którzy wierzą, dla tych, którzy wierzą, Chrystus ukrzyżowany jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Ale dla tych, którzy wierzą, dla tych, którzy zaufają temu, co Bóg w swojej mocy i mądrości dokonał przez Chrystusa na krzyżu Golgoty 2000 lat temu. Pamiętam, jak czytając Ewangelię Jana, Łukasza, dochodzę do momentu ukrzyżowania, kiedy miałem 16 lat. Mówię, to jest niemożliwe, żeby to wydarzenie krzyża, Chrystus, to miało jakikolwiek wpływ na mnie dzisiaj. Pomimo tego, że byłem religijny, chodziłem do kościoła. Mówię, to jest niemożliwe. Ale Duch Boży przekonuje nas. I w pewnym momencie to mnie złamało, ta Boża miłość. I to był moment, w którym po raz pierwszy zawołałem do Boga, aby okazał mi łaskę, aby mi przebaczył. I to był moment, że nie tylko doświadczyłem łaski, ale Bóg przemienił mnie od środka, abym miłował Boga, ludzi, aby Słowo Boże stawało się jasne. On przyjdzie. Jezus mówi, ja odchodzę, ale Duch Święty tutaj jest. Ja wierzę, że On jest tutaj. On działa na tym świecie. Modlimy się o prześladowanych chrześcijan. Wiecie co, myślę, że co ileś sekund nawraca się ktoś na świecie dzisiaj. Nie ma potężne, z jednej strony potężne żniwo jest zbierane do Bożego Królestwa, a z drugiej strony jest ogromne książę tego świata. Podburza, sprawia, że chrześcijanie są dzisiaj najbardziej prześladowani na świecie. Ci, którzy decydują się iść za Jezusem. A więc On przekonuje. Ale to, co jest piękne też, jeśli chodzi o działanie Ducha Świętego. On tu wprowadza nas we wszelką prawdę. Nie muszę się bać. Kiedy otwieram Biblię, kiedy wołam, Boże, otwórz moje oczy, Duchu Święty, przyjdź i powiedz mi, czy to jest prawdą, czy nie? Duch Święty zaczyna nas przekonywać, objawiać, oświecać. I nagle to, co było takie niezrozumiałe, wielokrotnie mówią, otwieram Biblię, ja tego nie rozumiem. O czym tu w ogóle jest napisane? Ale kiedy Duch Boży zaczyna pracować, nagle otwierają ci się oczy na to, kim jest Jezus, a później zaczynasz, kiedy twoja relacja z Bogiem zaczyna być właściwa, zaczynasz rozumieć Słowo, to, co Bóg mówi w Słowie. I zobaczcie jeszcze jedną rzecz. On nie tylko wprowadza w prawdę, nie tylko przekonuje. Jezus mówi, On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie. Duch Święty, jak czytamy w tych wypowiedziach Pana Jezusa w 16, 14 rozdziale, posłany jest nam przez Ojca i Syna, Jezusa Chrystusa. I zwróćmy uwagę, Duch Święty zainteresowany jest uwielbieniem, chwałą tylko dla jednej osoby, którą jest Jezus Chrystus. Jezus mówi, On mnie uwielbi. I tu jest użyte słowo doksa, chwała, która należy się tylko Bogu. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie. On czerpie ze mnie, czerpie z Ojca i On objawia wszystkim tych, których serca są otwarte. Kiedy Duch Święty przychodzi i działa, kiedy otwieram Biblię, pierwsze dwa wiersze, na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, a ziemia była chaosem i pustkowiem i nad tymi wodami, nad tym wszystkim unosił się Duch Boży, Duch Święty.
Bibliści mówią, że to unoszenie się Ducha Świętego to było jak kura wysiadująca jajka. Tak to by można było oddać takim obrazem z języka hebrajskiego. A więc on jakby spoczywał nad tym chaosem i była ciemność i nie było światła i Duch Boży nad tym był. A później przychodził porządek, przyszło światło, przyszło życie. Bóg zaczął tworzyć dzień po dniu, aż uczynił człowieka. Ale na co chciałbym zwrócić, bo w Nowym Testamencie apostoł Paweł się do tego odnosi. I Bóg rzekł i stała się światłość, z ciemności powstało światło. I to jest odniesione do naszego duchowego życia. W moim życiu była duchowa ciemność, ale w pewnym momencie Duch Święty, Bóg przez swego Ducha i Słowo przemawia do nas i w tej ciemności, w której jesteśmy, w tym zamieszaniu, w którym jesteśmy, w tym chaosie, przychodzi światło, wyjście. I Bóg pokazuje nam, że jest wyjście, że nie musisz się targać na swoje życie, że nie musisz się poddawać, że nie ma tak, że już nie ma nadziei dla ciebie, ale ten w tej ciemności i z tego chaosu Duch Boży jest w stanie wzbudzić życie i możesz powstać. Tutaj mam książkę, w prezencie dam. Powiem tak, biorę 10 zł, znaczy nie ja. Kto ją weźmie, to niech tam wrzuci do kawiarenki 10 zł do puszki na kawę i ciastko. Trzy. Potężne świadectwa nawróceń, oprócz fantastycznych kazań w tej książce. Żniki Cruza wszyscy znamy, ale tam na końcu jest kapitalne świadectwo dwóch kobiet. To było jeszcze, jedna opisuje swoje przeżycia jako dziecko, jako nastolatka, która była, to się źle mówi, była gwałcona przez swojego ojczyma, jak to nazwać, konkubent. Matka jakby nic nie widziała przez lata. I miała z nim dziecko. I urodziła to dziecko. I tak wstydziła się, w ogóle nie chciała mamie powiedzieć, kto jest ojcem. A ta cały czas z nim. Musicie to przeczytać. Ale Duch Boży działał nad jej życiem. Bóg nie chciał, aby tak skończyło się jej życie. I w pewnym momencie wołała: Boże, przyjdź do tego chaosu, do tej ciemności w moim życiu. I Bóg ją zbawił. I stała się człowiekiem. Wiecie, wyszła za mąż i tak dalej, miała więcej dzieci. Mąż, który dowiedział się, kochał ją tak i myślę, że ona żyje jeszcze ciągle, już teraz jest starszą osobą. Albo inne świadectwo Żydówki, młodej kobiety, dla której Chrystus przez chrześcijan zwiastowany nie jest Chrystusem, która w takiej rozpaczy swojej poszła w różne złe rzeczy, ale nad tym chaosem Duch Boży się unosił, tak jak nad pustkowiem i chaosem na początku, kiedy Bóg tworzył ziemię i niebo. I przyszło życie. I oddała swoje życie Jezusowi. I mogła wiedzieć, że ten, którego do tej pory odrzucała, jest prawdziwym Mesjaszem i Zbawicielem Żydów i Pogan. Drodzy, Duch Święty przynosi życie, ład i harmonię. Bóg poprzez działanie Ducha Świętego to robi w życiu każdego człowieka, który przychodzi i prosi: Boże, przyjdź i zrób porządek w moim życiu. Ja sobie nie poradzę, nie jestem w stanie. Bóg to zrobił w moim życiu, w życiu wielu z nas, w życiu każdego, który będzie wzywał Jego imienia. Tak jest napisane? Każdy, który będzie wzywał imienia Pana, będzie zbawiony. Tak więc On przychodzi jako to ożywcze tchnienie. Kiedy czytam 37, myślę, że znamy, ci, którzy czytają 37 rozdział Księgi Ezechiela, tam jest dolina pełna suchych kości, pamiętacie? Ta dolina, te suche kości reprezentują Izraela.
To jest czas ich odstępstwa od Boga, to jest czas sądu Bożego nad nimi, to jest czas, kiedy oni są uprowadzeni do niewoli. I prorok ma widzenie i widzi suche kości. I pyta Bóg, ożyją te kości? Słuchajcie, czy jest Bóg w stanie z takich dowodów śmierci, jakim są suche kości, szkielety człowieka, czy Bóg jest w stanie wzbudzić, przywrócić życie? On mówi, nie wiem, prorokuj do ożywczego tchnienia. I kości zaczęły się zbliżać. A później mówi, prorokuj, aby duch wypełnił te ciała, które zeszły się te kości, obrosły ciałem, a teraz aby duch wstąpił. I nagle powstała, tam czytamy w tym fragmencie, powstała rzesza bardzo wielka ludzi. Powiem wam, tylko Bóg jest w stanie dokonać takich cudów. Życie człowieka czasami jest już takie, w takim stadium, ale Bóg ma moc. Ma moc przez Ducha Świętego. Bóg ma moc, aby ożywić to, co wydaje się już martwe, już, że tak powiem, wydaje nam się, że już tutaj nie ma żadnej siły, żeby cokolwiek zmienić. Bóg jest niezmienny wczoraj, dziś i na wieki ten sam. On działa. Kiedy przyszły dzieje, czytamy to w Dziejach Apostolskich, kiedy przyszedł Dzień Zielonych Świąt, kiedy Jezus mówi do swoich uczniów po zmartwychwstaniu, nie oddalajcie się z Jerozolimy, oczekujcie obietnicy Ojca, oczekujcie na Ducha Świętego. Pamiętacie, co się wydarzyło? Nagle szum z nieba, gwałtowny szum. Ukazały się języki ognia nad każdym, a tam było około 120 osób zgromadzonych w Wieczerniku, łącznie z Marią, z apostołami, z innymi uczniami i Duch Święty zstępował w postaci języków ognia i zaczęli wielbić i ogłaszać wielkie dzieła Boże, zaczęli wielbić Boga, tak jak Duch Święty ich inspirował. Tak jak Jezus mówił, gdy On przyjdzie, On mnie uwielbi, On będzie wywyższał moje imię. I było wielkie poruszenie, wielkie zbiegowisko ludzi tam. Jeżeli nawróciło się wtedy, jak mówi nam Łukasz, który zapisał dzieje, około 3000 ludzi. To wiecie, tam musiało się dziać. To było zauważalne i słyszalne, jak moc Boża stąpiła w Wieczerniku. I zbiegli się ludzie. Jedni drwili, śmiali się, popili się młodym winem. Ale 3000 ludzi było poruszonych i dało się poruszyć w swoim sercu. 3000 ludzi po kazaniu Piotra, który mówił o ukrzyżowanym Zbawicielu i mówi, to wyście go ukrzyżowali. Nie mówię teraz tylko Żydzi, mówi o Żydach i poganach, bo tak naprawdę my wszyscy, z powodu wszystkich nas Jezus został ukrzyżowany, naszych grzechów. I wtedy oni wołają, co my mamy zrobić, aby być uratowanymi? Co mamy robić? Zobaczcie, jak potężne jest działanie Ducha Świętego, który wzbudza wiarę, który przekonuje, który sprawia, że ludzie zaczynają widzieć to, co było przed ich oczami zakryte i wołają, co my mamy robić? On mówi, uwierzcie, upamiętajcie się, odwróćcie się od waszych grzechów i zaufajcie, połóżcie ufność w Jezusie Chrystusie. I to był początek Kościoła. Tak narodził się Kościół Nowego Testamentu, Nowego Przymierza. Kościół, czyli ludzie, którzy uwierzyli, stali się Kościołem, tak jak my dzisiaj jesteśmy Kościołem. Nie ten budynek, ale ludzie, my, którzy tutaj jesteśmy zgromadzeni, jesteśmy Kościołem w tym budynku, aby słuchać Bożego Słowa, aby wielbić Boga. Oto w sposób potężny Duch Święty działa i dotyka serc ludzkich. Gdyby Duch Święty nie był, Jezus mówi tak, kiedy Nikodem, słyszeliśmy w niedzielę też o nim, kiedy Nikodem przychodzi do Jezusa w nocy, bo się wstydzi, że może go inni uczeni w piśmie zobaczą, że przychodzi do Jezusa i tak pięknie mówi, wiemy, że jesteś od Boga,
Nikt by takich cudów nie mógł czynić jak Ty. Nauczyciel słowa. Pięknie mówił o Jezusie. A Jezus do niego powiedział: Nikodemie, jeśli nie narodzisz się na nowo, nawet nie zobaczysz Bożego Królestwa. Co się narodziło z ciała, jest ciałem. Co się narodziło z ducha, jest duchem. Mówi: jak? Jak, Panie? Mam wejść do łona matki i się urodzić? Jak? Wiecie, mnie to zdumiewa, bo ja bym starał się to wytłumaczyć. A Jezus tego nie zrobił. Znaczy, mówi mu, bo on zna przecież pisma i wydarzenia starotestamentowe, mówi mu o wężu podniesionym, miedzianym na drzewcu na pustyni. Mówi mu, tylko on tego nie rozumie. Ale czytamy dalej później w Ewangelii, że jednak Nikodem musiał zrozumieć, bo był tam później, kiedy Jezus umierał na krzyżu. Tam właśnie przyniósł maści, aby namaścić ciało Jezusa. Nikodemie, Nikodemie, jeśli się nie narodzisz, co się narodziło z ciała, jest ciałem, co się narodziło z ducha, jest duchem. Powiedz, nie rozumiem, ale możesz przyjść do Boga, powiedzieć: Panie, daj mi zrozumieć, otwórz moje oczy. I Bóg da, bo Bóg zawsze daje się znaleźć tym, którzy Go szukają. Drodzy, tym słowem chciałbym się dzisiaj właśnie podzielić. Jakoś od rana miałem zupełnie o czymś innym mówić dzisiaj wieczorem. Ale od rana jakoś to słowo z Ewangelii Jana bardzo mocno do mnie przemawiało i z tym chciałem się dzisiaj podzielić. Chcemy pochylić nasze głowy. Będziemy się modlić. Chcę Ci powiedzieć, bez względu na to, co się dzieje, co przeżywasz, ale Duch Boży, Bóg ma moc, ma moc Cię zbawić, ma moc Cię uzdrowić, ma moc dać Ci wyjście, światło, jasność. Co masz zrobić w swoim życiu? Może jest taki wielki chaos i zamieszanie, ale kiedy będziesz wołał szczerze, Bóg odpowie. Dziękujemy Bogu, że siostra Kazia jest w domu, Beniamin jest w domu. Potrzebują dalej naszej modlitwy. Pamiętaj, przyjdź do tego, który miłuje Ciebie, ma dobre myśli, dobre zamiary. Będziemy się modlić. Panie, dziękujemy Ci, że tutaj jesteś. Dziękujemy Ci, że Ty działasz przez swoje słowo i przez swojego Świętego Ducha. Dziękujemy Ci, że kiedy człowiek jest szczery wobec Ciebie, Ty też będziesz działał wobec niego w taki sposób. Będziesz go traktował poważnie. Każdego z nas, jeżeli my Ciebie poważnie traktujemy. Ojcze, tak wywyższamy Twoje imię. Tak modlę się, Panie, abyś przychodził, dawał siłę i moc i uzdrowienie do tych, którzy są w domach, jeszcze potrzebują posilenia. Do tych, którzy są na tym miejscu, a potrzebują posilenia na swoim ciele, Panie, abyś ich podnosił, uzdrawiał. A też abyś dawał pocieszenie, posilenie, zrozumienie. W imieniu Jezusa Chrystusa, Ojcze, o to się modlimy. Dla Twojej chwały, Boże. Halleluja. Amen.